Can I ask a question to help with some reflection? Tak jak wam mówiłam, się będę mieć głowy, więc najpierw naolejujemy sobie, ale to nie raz robiłam z wami. Także nie będę się skupiać na tym, tylko pomyślałam, że pogadamy o vlogmasach. A zacznijmy od tego, co to jest w ogóle, a więc vlogmasy to są codzienne vlogi od 1 grudnia do 25 grudnia. Ludzie się dzielą na dwa typy. Ci, którzy nagrywają od 1 do 25, a ta druga grupa ludzi, którzy dodają od 1 do 25, czyli musieli nagrać 30 listopada. I pierwsza osoba, która zaczęła to robić, nagrała pierwszego vlogmasa 30, ale jeśli ja kiedykolwiek zrobię, może w przyszłym roku, jeśli nadal będę nagrywać, to chyba bym zaczęła od 1 grudnia, no bo dla mnie jest to bardziej sensowne niż zaczynać w listopadzie, no ale pożyjemy, zobaczymy. Tylko wam powiem, dlaczego w tym roku już tego nie robię, ponieważ tak jak mówiłam w poprzednich filmikach, teraz mam strasznie napięty czas, praca inżynierska, koniec studiów, jeszcze praca, jeszcze chore, coś tam, no głównie przez tą naukę, bo dlatego nie zdecyduję się na to, ponieważ nie wyobrażam sobie, nawet jakbym miała samą pracę bez studiów i dzień w dzień nagrywać i jeszcze spędzać 3-4, zależy od filmiku, 5 godzin na składaniu filmiku, to bym musiała nie spać przez te 25 dni, a nie o to w tym chodzi. Także mamy tę sprawę wyjaśnioną. Subskrybujcie mnie, to może doczekamy vlogmasów na tym kanale. Jak na razie studia wygrywają. Odebrałam 3 paczki dzisiaj z Impostu, także zapraszam na haul. Tej paczki najbardziej się cieszę. Tutaj mamy paczuszkę z Ocean's Apart. Pierwszy raz kupiłam coś od nich, a już od wielu lat słyszę, szczególnie od Maxineczki i od Viscoli. Złożyłam zamówienie Black Friday, to był chyba, bo była promka, Viscola udostępniała jakąś Get 50 i 50% taniej, a nie pamiętam, czy wam mówiłam, ale szukałam płaszczyku na zimę, bo w tamtym roku już musiałam wyrzucić, już nie nadawał się do chodzenia. W tym roku kupiłam na Zalando Lunch, bo była jakaś promka za 140 zł, ale niestety nawet za taką cenę nie był wart swojej ceny, jakby. O, pizza idzie, bo zgłodnieliśmy z Maćkiem strasznie i zamówiliśmy pizzę. Także zjem i dokończę wam przygodę z płaszczykami. Oj, zepsułam. Patrzcie, jaką mamy piękną pizzę. Patrzcie, jacy są cute. Zawsze zostawiają nazwę jakąś po włosku i wytłumaczenia. I tak jak widzieliście, rysunki na pizzy, na pudełku. I to jest rodzinna firma. Taki pan jest cute. Lubię od nich zamawiać i wspierać rodzinne przedsiębiorstwa, tak? Wolę to niż sieciówy. Dobra, wracając, chyba mówiłam ostatnio, że zamawiałam płaszcz i okazał się failem. Ogólnie on był z 300 na 140 przeceniony, więc bardzo przyjemnie, długi w ogóle, ale głównym minusem było to, że nie miał kaptura i w sumie był za duży, a to duże minusy. I właśnie Viscola, jak nagrała ten płaszczek, ja już widziałam go wcześniej, to stwierdziłam, dobra, jak jest taki ciepły i w ogóle, to kupię go jeszcze 50% taniej. I kosztował oryginalnie 700, no i ja dałam za niego 350. Jedynym minusem na razie było to, że czekałam na niego 2 tygodnie i chyba z Niemiec prosto leciał. No to troszkę wyjaśnia. Całe szczęście, że teraz przyszedł, bo jest strasznie zimno, także odpakuję go. Moja pierwsza rzecz z Ocean. Może razem otworzymy. Tutaj mamy pierwszą stronę, tam jest mój adres, którego nie pokażę. Dam, dam, ira. Czarny płaszczyk. Była opcja jeszcze takiego khaki, ale stwierdziłam, że klasyk będzie najlepszym wyborem. Dobra, zobaczmy, jak wygląda na mnie. Jaki gigantyczny jest. Mam nadzieję, że nie jest za duży, bo coś dziewczyny pisały, że z rozmiarówką jest coś nie tak, więc normalnie bym wzięła M-kę, a wzięłam S-kę, a Maksineczka mówiła, że normalnie bym miała M-kę. Ostatnio dodała. Normalnie ma M-kę, a tam wzięła XS-kę. Także mam nadzieję, że SK będzie dobra. Już widzę pierwszą
zaletę. Oczywiście mnie zobaczyli to. I jaki on jest długi. Na Islandię mogę z nim jechać. Tak się prezentuje. Jest mega długi, patrzcie. Aż potąd. Super jest to, że jest to coś na rękę. Kaptur jest. No jestem mega zadowolona, jest taki cieplutki. Dobrze Wiskora mówiła, że się czuję w nim jak w śpiworze. O, to jest przekozak, te na ręce. No jacie, i to taki gruby materiał. To też jest takie milusie, autentycznie jakbym w śpiworze była. Jeszcze muszę się chwilę poruszać, zobaczyć czy nie jest za duży. Na dole widzę, że są o takie ściągacze i co jest super, że tutaj są kieszonki, duże kieszonki i ocieplane, o takie, czekajcie, taki polarek jakby tu jest. No chyba, no wart swoje, nie wiem czy 700 zł bym za niego dała, ale 350, ho, ho. What a steal! Co sądzicie? Bo mi się wydaje, że udany zakup. Matko, jakie to ciepłe. Mam tylko bluzę na sobie i top. Idę się pokazać Maciejowi. Dobra, mam mieszane uczucia, bo tak, jestem w nim zakochana. Jest cieplutki, jest mega długi. Nie ma szans, żeby było mi w tym zimno. Mogę nosić cienkie rzeczy i pod spodem i tak będzie mi ciepło. Nie będę tego odczuwać. Teraz problem jest taki, że nie jestem pewna, czy on ma być taki oversize'owy, bo jednak no mam jeszcze trochę miejsca. Spokojnie mi zostanie, jak zrobię, jeszcze wiecie, no zubieram się sweterkami i tak dalej. I teraz pytanie, czy SK byłaby na mnie dobra w rękach, bo o tutaj, w tych rękawach, jak mam M-kę, wyciągam i już czuję, jak oto się napina tutaj na ręce. Więc na długość jest idealne, tylko trochę szerokie na mnie chyba jest. Znaczy, jak jestem rozpięta, patrzcie, jak jestem rozpięta, to oj, jestem cała czarna, nie wiem, czy widzicie tak dobrze, sekundę. Dobra, jestem rozpięta i wygląda to spoko moim zdaniem, jeszcze szaliczek, jakaś czapka, wyobrażacie to sobie. Jak jestem zapięta, no to taka duża jestem, ale no wygląda to na oversize'owy look. Czym się kieruję? To najbardziej tym, że czekałam na to zamówienie 2 tygodnie. Jeszcze jakbym robiła zwrot na mniejszy rozmiar, to bym czekała kolejne 2 tygodnie. A nie wiem, czy ta SK będzie dobra, nie mam możliwości zmierzenia tego, wiecie, osobiście. Ale jeszcze zobaczę, co Madzia powie i raczej go zostawiam, bo jest przekozak. Jeśli znajdziecie jakąś promocję jeszcze albo chcecie wydać te 700 zł, macie takie zasoby, to polecajka, tylko zmieńcie rozmiar naprawdę. A w ogóle jest kartka z kodami, tutaj ile? Obydwa 30%. Ja na bank nie będę już nic zabawiać, także jeśli ktoś coś chce, tutaj widzę, że do 15 marca, to łapcie kodziki. A jeśli ktoś z was zamówi coś z tego kodu, to wyślijcie mi fotki, bo jestem ciekawa, co zamówiliście. Kolejna paczuszka z ulubionej drogerii. Mamy tak, 2 odżywki proteinowe, obydwie już używałyśmy. Ta, co prawda, ma dość intensywny zapach, ale no, da się znieść. I ta proteinowa z Anwen z herbaty zielonej? Zielona herbata, tak. I kupiłam 2 proteinowe, bo jak jest zima, to nasze włosy mojej Madzi najlepiej reagują na maseczki proteinowe, na odżywki proteinowe. Tak super uwydajniają skręt, bajka, także wiem, że na pewno zużyjemy je, a obydwa były na promocji. Przepraszam, w promocji. I mamy klasyk tuż do rzęs, bo Madzi się kończy, też 27 zł chyba kosztował. I tutaj mój ulubiony żel do brwi z Pierre Rene, ten przeźroczysty, który mówię, że trzeba ściągnąć dużo z... O, jaki piękny. Przeźroczysty, patrzcie. Trzeba dużo ściągnąć z szczoteczki, bo inaczej ma się białe brwi. Matko, jest taki piękny, że aż szkoda mi go otwierać. Jakieś 14 zł kosztował. Także same... jeszcze jakieś próbki mamy, ale 60+. No nic, jak może kiedyś nie będę miała nic, to zużyję. I trzeciej paczuszki, a nie, trzeciej paczuszki nie otworzę, bo jest to prezent i boję się, że Ola ogląda. I nie chcę zepsuć jej niespodzianki, także niestety nie zobaczycie. Ale jeśli będę pamiętać, to wam powiem, co kupiłam. Witam parę dni później, nie pamiętam, kiedy się ostatnio do was odzywałam. A dzisiaj mamy sobotę i właśnie się zbieram, bo znajomi przychodzą do mnie. I śmiesznie, bo zakładałam, że będzie mniej osób, a tu wszyscy mogą, więc fajnie. Tylko mam nadzieję, że się wszyscy pomieszczą. Będziemy grać w gierki, posiedzimy sobie. W sumie dawno tak nie było, nie spotykaliśmy się tak. Nie będę was przeprowadzać przez mój make-up, bo ostatnio był taki filmik. Teraz po prostu przy malowaniu się będę z
wami rozmawiała, bo mam dwie rzeczy, które chcę wam powiedzieć. Sekundę, bo muszę się skupić. Śmiesznie, jakbym się tak pokazała. Znacznie lepiej. Teraz przejdziemy do oczu i dzisiaj chyba spróbuję troszkę inaczej brwi zrobić, może na cień. Zobaczymy, jak cień działa z woskiem. Podobno fajnie, ale chyba nie próbowałam, nie pamiętam. A dwie rzeczy, jakie chciałam wam powiedzieć, to pierwsza to taka, że wczoraj w końcu poszłam na siłownię po półtora tygodniowej chyba przerwie i wcześniej tak zbierałam się, miałam być nawet pierwszy dzień, jak nagrywałam wam, to coś kojarzę, że mówiłam, że może na siłownię pójdę, ale wtedy nie poszłam. Nie czułam się na siłach, żeby pójść i dobrze się czuć i wiecie, tak zrobić dobry trening, więc tak odkładałam, ale nie czułam się z tym źle, bo wiedziałam, że nie dałabym rady, zaraz bym cała sapała i w ogóle. No i wczoraj w końcu poszłam i tak się super czułam, taki dobry trening zrobiłam, delikatny, bo taki wprowadzający, nie mam tyle samo siły co wcześniej, ale cieszę się, jaki trening zrobiłam. No czuję się taka zmotywowana, że w końcu wracam na dobre tory po tej chorobie, bo już raz wam mówiłam, że wracam do rutyny, po tym wyjeździe ciężko mi była. Choroba była i musiałam chwilę znowu przerwać i teraz wchodzę cała sobą, bo teraz to już tak trochę muszę, bo zaraz mi się studia kończą, czyli oznacza to, że też kończą mi się różne przedmioty, które muszę zaliczać, także chcąc nie chcąc muszę być zmotywowana i działać. Powiem wam, że mam taki problem, nie wiem jaki make-up do końca zrobić, bo nie jestem pewna w co się ubieram. Ja za parę godzin, za dwie godziny przychodzą i ja nie wiem w co się ubrać, ale wyjdzie w praniu, zrobię taki neutralny make-up, żeby wszystko dopasować. To taki update wam daję. A jeśli nie jesteście pewni, czy iść na siłownię, czy nie, to siądźcie sobie tak ze sobą i czy nie chce mi się, czy autentycznie nie mam siły, bo też nie wiem, byliście chorzy, strasznie dużo osób teraz jest chorych, więc zastanówcie się, jaki jest powód, dlaczego nie chcecie iść na siłownię. Jeśli to jest tylko lenistwo, to ruszcie tyłek i idźcie na siłownię, nie wiem, albo na basen, albo na cokolwiek, co zwlekacie. Z czym zwlekacie. A druga sprawa to przetestowałam w ciągu dwóch dni ten płaszczyk, ten zimowy i jestem zakochana w nim. Jest cudowny, jest w nim tak cieplutko. Nie ma prawa mi być zimna, chodziłam, nie wiem, w samej bluzce takiej cieniutkiej albo bluzie i było cudownie. Nie wiem jak to się nazywa, to na rękę co wam pokazywałam. To jest super sprawa. I te kieszonki takie milusie, no normalnie jest idealny. Tylko myślałam, bo widzieliście, że ten płaszcz jest tak gdzieś dotąd. I myślałam, że przez to nie będzie mi tak zimno, wiecie, w nogi, jak szczypie czasem, jak jest mróz w uda czy coś takiego. To mnie zaskoczyło, bo jak już szłam tak 15-20 minut, to odczuwałam lekko chłód, że wiecie, nie że strasznie mi było zimno, już nie mogłam się doczekać, aż wejdę do ciepłego, tylko po prostu czułam to. To mnie zaskoczyło. Opowiadam wam to wszystko, bo może ktoś się zastanawia, a chce dać prawdziwą recenzję. To mnie zaskoczyło, ale można regulować na dole te takie sznurki. Podejrzewam, że jakbym ścisnęła, to mniej by mi wchodziło jakby od dołu powietrza, ale nie przeszkadza mi to aż tak bardzo, bo czułam ten chłód tak odtąd, może tak, no odtąd, więc nie nachodziło mi na brzuch, a jak mi nachodzi na brzuch, to dla mnie jest tak, nie lubię kurtki. Miałam wcześniej taką pożyczoną od Madzi, to średnio przepadałam za nią, bo musiałam mieć ręce w kieszonce i tak przyciskać do brzucha, bo mi była ona dłuższa, tak za tyłek, a i tak wiało mi po brzuchu, wiecie, wchodziło powietrze i czułam to zimno, więc to mi przeszkadzało w tej kurtce. Nic nie przeszkadza jeszcze, jak nie jest aż tak zimno i chodzi się w niej, jak jest rozpięta, to mega fajnie to wygląda. I w sumie dużo jakichś influencerek i tak i ambasadorek Ocean's Apart ma promocję, więc nie kupujcie za normalną cenę, tylko poszperajcie. Ja wiem, że na Bank Wiscola ma Maxineczka. Maxineczka bardzo często daje jakieś kody rabatowe. I ja wam zapomniałam, ja wam pokazywałam te 30%, także skorzystajcie z tego śmiało, że korzystałam z swój limit kupowania. To są te rzeczy, które chciałam wam powiedzieć. Jak macie jakieś pytanka odnośnie tego płaszczyku, tej kurtki, to dajcie znać. Ja w ogóle oznaczyłam Wiscole na moim story dzisiaj i odpisałam je. Tak ją doceniam, bo ma taką
taką oglądalność i za każdym razem, jak je zareaguje na coś albo coś tam napisze, to za każdym razem mi odpowiada. Podziwiam dziewczynę. Dobra, już kończę rozmawiać, przyspieszam make-up, bo nigdy się nie zbiorę, już troszkę czasu minęło, także pokażę się wam cała i zobaczymy, jaki outfit wybiorę. A jeszcze chciałam wam powiedzieć, że nałożę sobie trochę tego serum z Mia, bo ostatnio miałam zatkany nos i tylko ustami oddychałam i mam takie schudkie. Tak się prezentuje make-up. Zrobiłam na włosach jeszcze dwa warkociki tu i tu, dorobiłam fal troszeczkę, ale na razie ich nie przeczesuję, one zaraz się same uspokoją, a jakbym teraz przeczesała, to za długo by nie potrwały. A już zdecydowałam, jaki outfit zaraz wam pokażę. Outfit tak się prezentuje, jeszcze zmienię tylko skarpetki, ale bluzka z Reserve, którą wam raz pokazywałam, ta z związaniem z tyłu, moje ulubione jeansy z American Eagle i tak. A na tym zakończę dzisiejszy filmik. Dziękuję wszystkim, którzy zostali do tego momentu. Zapraszam do lajkowania i subskrypcji, będzie mi bardzo miło. Życzę miłego tygodnia i do następnego. Bye!